Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption. Ja jestem Juno i mamy tu jakieś... Czyżbym ja tu widziała zadanie, czy W to jest szep? Przepraszam bardzo za to cięcie. O kurczę. Czyli jak zwykle godzina nie ta, nic. Komu tu nie pasuje o tej porze? No cóż, mówi się trudno, a... Gdzie odpowiedni moment ma... Poza damko, może... Szeryf nas nie pogoni. Człowiek nocy. A ja już się boję, bo kolejne zadanko... Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits. We're getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. Ależ okropnie przerywa, nie wiem, co jest. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. To poniekąd smutne, ale... No, serio! Znaczy... Dobra, jakoś mnie to nie dziwi, ale no bardzo nam się przyda na pewno. O nie, szybka jazda. Trzymajcie kciuki jeszcze. Nie no, znowu mi koń wariuje. No. No właśnie, z tym może... Stop! Dobra. Idziemy tam teraz. Nie wiem dlaczego właśnie, czasami tak się dzieje, że on za nic w świecie kieruję i na przykład za wszelką cenę wciskam w lewo, o właśnie, za wszelką cenę wciskam w lewo, mi się uparcie kręci w kółko w prawo, więc właśnie grunt to czasem... wystartować. Tu sam wlatuję jakoś... Zaraz, ja może przez miasto... To... Okej, teraz. No i spróbujemy już teraz nadrobić to. No właśnie, bo... Tak sobie pomyślałam. Leci nie tam, gdzie trzeba. Ale widzę ich przynajmniej już teraz. Gdzie więcej kłopotów. Martwią mnie za to części misji właśnie tych konnych. Kon się kręci, a John. No, ja nie wiem, co jest tą misją. Let's go. Ain't no survivors here, Marshall. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Myślałam, że fatalnie mi się... No, no i znowu kółko. A może ja po prostu... Uf.
boys. Let's move it out. How are the McFarlands, John? They're holding on, but that ranch is in trouble. Well, we dealt with the rustler problem. For now, yes. But that ain't enough. They got greater forces working against them. Drew's a rancher, not a businessman. Dobra, musiałam czytać misję na nowo, bo tak mnie cięło. W ogóle John zaczął w kółko gwizdać. Na koniu bez sensu kręcić. Nie wiem, o co chodziło, ale już teraz, jak widzę, wszystko działa lepiej. Mogę powiedzieć, że bez problemu, bo z problemem to ja w ogóle tu kieruję. Ale dobra, mam nadzieję, że wszystko już tym razem... Tego konia może znowu na balet weźmie, więc... No lepiej zamilknę. More vultures! This don't look so good! We best take a look, boys. Yeah! Fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on! Dobra, więc spróbujmy to jakoś... No... Dobra... Ojej, boję się, co tu możemy odkryć. Dobra, chodźmy więc. Co tam mam? Pieszo podjeść? Czy konno? Nie no, raczej konno. Bo to wygląda, że jakoś to już dalszy teren chyba. Chociaż nie wiem. Niektórzy tu jeżdżą, niektórzy chodzą. Zobaczymy. Może mi koń nie będzie wariował. A, dobra, wychodek jeszcze miałam sprawdzić, cholera. To nam przypadło... Przypadł nam zaszczyt. No, dobra. To aż można by powiedzieć podejrzane. Nawet więcej niż podejrzane. No, nie chcę go uwiązać. Chodźmy za wszystkimi. Chociaż no, niepotrzebnie chyba na konia wsiadałam. Nie wiem, co ja robię. Rozumiem, że lepiej będzie, jak zsiądę. Dobra, i... strzelamy? Aha, dobra, to w sumie mogę inną bronią, chyba jak rozumiem. Rewolwerem będzie lepiej. That ain't right. Nie wiem, co ja robię. Dobrze, i teraz to, co uwielbiam najbardziej, czyli wszelkie jakieś szczegółowe celowanie. Cholera. Nie wiem, co jest, że ja zupełnie nie mogę tutaj... kurde, wciskam jedno, on robi drugie i... Ojej, i w ogóle z sterowaniem... Kiepsko idę, dobra, już odzyskałam kontrolę jakimś cudem chyba. I myk, myk po deseczkach. Holy sweet mother of mercy. We
Bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. Dobra, czyli to oznacza... no właśnie. I szybko... Cholera. Ten znowu mi wariuje trochę. Ale już się chyba... Biegnijmy tam, biegnijmy. Dobra. No, teraz to... Aha, bo on celuje w tego. Celuje, ale jakoś nie jest... Dobra, ten... Tu. Czemu w niego nie strzela? No, teraz! Okej, padł martwy. Dobra, biegnijmy teraz do tego domu i chociaż kurczę, może to jest dobry moment na właśnie zmianę broni. I jednak wzięcie właśnie do rąk takiej bardziej przekonującej. No nie, gdzie on mi leci? Nie jest tu, gdzie chciałam. Ej, znowu zaczynają się kółeczka. Czeka w drugą stronę. Ale nie wiem, jak ta seria dalej będzie wyglądała. Dobra, już teraz troszeczkę lepiej. Nie wiem, mama będzie taka nagrywana w bólach i tyle. Mogę ich poprzeszukiwać. Nie wiem, czy to ma jakiś większy sens w tym momencie, ale dobra. Tak, wiem, że jak zwykle wybieram najmniej odpowiedni moment. I zamiast ich wesprzeć i wejść do środka... No, John jest jakiś taki niechętny do wejścia tu, dobra. W sumie mu się nie dziwię. Ja nie wiem, robię wszystko, by wszedł do środka, wszystko, żeby tego nie zrobić. Kręci się w kółko, kurczę, zwłoki przeszukuje. No wreszcie. O, żany. No już teraz nawet biegać nie mogę. No, ej no, albo się schowaj, o dobra, wreszcie, przynajmniej strzelił. Tyle to chłop potrafi. Dobra, dostańmy się jakoś w bólach na górę może. No, tam, a to ktoś... sprawdźmy tam. Jest, jest. We're gonna be all right. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. Dobra. Nie, nie, tylko dzięki Johnowi. Dobra. O, mogę to otworzyć? A po co niby? Serio? On w szafie będzie teraz grzebał w takim momencie? Dziwne... A, no dobra, amunicję zgarnął. No, w sumie dziwne opcje daje ta gra. Ten co, się czai coś długo? To ja może sprawdzę te drzwi. Uuu, w łazience nikt się nie chowa. No to pomożemy przy tych. No, co to ma być? Cholera. As soon as you can, make a run for the shed. Wow. Sama nie wiem, jak mi się to udało. O kurde. Tego możemy przeszukać. Dobrze jest. Dobra, lepiej dołączmy już do niego. Chociaż
Wątpię, żeby on chciał ode mnie uciekać, ale różnie z tym może być. Jakoś mam wrażenie, że ta misja ogólnie jest spakowana. Dobra, tu są drzwi. Gdzie jest Marshall? Jak rozumiem, wrócił do tamtej. Porozmawiać z nią. Dobra, czy nie? Nie jedna. But then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshall. You fucking men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. Yeah. What is wrong with this country? Not up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshall. These are people's lives. People's homes. No dobra, to im nie zwróci życia, ale my wsiadamy na konia i lecimy za nimi. Mam tylko nadzieję, że już teraz... Kurde, on nawet przez barierkę jakoś przebiegł. Dziwne to wszystko jest. Przelatujemy przez... Z nią jest coś nie tak. No leć już, człeku. Jak przelatujesz przez wszystko jak duch. Leć grzecznie do niebieskiej kropki. Mam nadzieję, że... Obstawiam, że na tych kolejnych bandytów znowu lepiej będzie konkretniejszą broń wyjąć. O. Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell are you talking about? Some people I have the pleasure of knowing one of them. Okay, tu polnili. Oj. That somebody. You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now! Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Keep together and stay in here. This is the best cover we got. Dobra. You clearly don't like me, but... Oh my God. Dobra, strzelamy. Tu. Zaraz. No, kiepskizna jakaś ze mnie. Dobra. Myślę, że cholera, w ogóle lepiej byłoby broń zmienić. Misji problemy ze sterowaniem, nie wiem dlaczego. No nie, znowu się zaczyna. Już niczego nie wciskam, a to działa z takim opóźnieniem. No, ja nie wiem, dlaczego... Jest! Dobra, to nic, ja nie wiem, jakim cudem mi się cokolwiek udaje tutaj zabić, bo to, jak mi sterowanie wariuje, przechodzi ludzkie pojęcie. Ja nie wiem, jak to dalej będzie. Dobra, tam ich jeszcze kilku jest. Ja wiem, że oni tam są i ty też, to wiesz. No, daj, że wyceluj z któregoś z nich. Dobra, i... Będzie
beznadzieja jakaś. No już, nie marnuj amunicji. I patrz, gdzie wrogowie są. Tam. No, strzelaj! Ja nie wiem, tak pięknie wycelować i nie strzelić. To chyba tylko zbagowany, zdałniony John potrafi takie rzeczy robić. Naprawdę. Nie wiedziałam, że Red Dead Redemption taką dokładnością potraktuje dzicz Dzikiego Zachodu. Kurwa, co on robi? Kręci mi się tu jakieś kółka w kutkach zamiast... Nie wiem, jak to będzie. Jak on nie będzie mnie w ogóle słuchał, to przecież ja tego nie przejdę, za cholerę. Nie wiem. Jejku. No jasne, jeszcze z chaty wyjść. No tak, super. Chyba muszę do niej wrócić. No gdzie biegniesz? Jak tak będzie dłużej niż tylko w obrębie tej misji, no to chyba jednak trzeba będzie zaniechać tej serii. Bo to najzwyczajniej w świecie nie przejdzie. Look what I got here! There's something that you're still breathing! Come here, boy. Come on, Bessie, give! Oh. Norman Deke. Fuck! Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Deke. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Tam z jego miejsca. Wow. To było straszne, ale nie ze względu... O, w sumie... Chciałam... Nie tyle ze względu na... trudność tej misji, ale na właśnie problemy ze sterowaniem. To po prostu jakaś jedna wielka tragedia była i mam nadzieję, że tylko z tą coś takiego właśnie było. Jabłuszko. Kto by się spodziewał. Chociaż obawiam się, że właśnie wszystko to może być podobnie już dalej no z błędami. Dobra, zbierajmy co mają. To będzie na wszelki mieszkanka i kryjówki. I pytanie, co to jest? To koń czy ciało? Nie. Dobra, tam jeszcze leżą kolejni. Dobra, to ich też sprawdźmy. No, bandyci zawsze sporo przy sobie mają. Jakoś mnie to nie dziwi. Pociąg? Mam nadzieję, że mnie nie przejedzie. To on go tak przeszukał, a nie pokazali tego? No dobra, to wracamy na konia. I chyba weźmiemy się za misję poni, o ile... O, pociąg! Tak, jej! Miły smaczek. No różnie może być. No jak ładnie słońce wstaje. Tylko pytanie, czy jak pójdę najpierw zapisać i kolejne 6 godzin to będzie... No, przeznaczone na właśnie zapis. Kurde. Ach, te dylematy. No też zaraz, może zobaczymy, co się kryje pod literką W. O kurde. Dobra, goniłam za bardzo, przepraszam. Nie będę. Dobry konik. Jakoś nie wpadłam, że... na to, że takie rzeczy mogą się dziać.
No cóż. Może od razu byśmy spróbowali zobaczyć, co pod W się kryje, chociaż no nie wiem. Właśnie pytanie, jak tu z tym wszystkim będzie? Na razie na pewno jednak zapiszę, a co będzie w kolejnym odcinku i czy w ogóle się na niego zdecyduję, to zobaczymy. Na razie z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć.